Most na rzece Ford to miejsce, które Polacy widzą jako pierwszy wielki obiekt, kiedy przyjeżdżają do Edynburga. Kiedy przyjeżdżają tutaj, żeby znaleźć swój nowy dom, żeby zbudować swój nowy dom. Pierwszym bohaterem naszego programu jest aktor Tomek Borkowy, którego wszyscy pamiętamy z tak popularnego w latach 80. w polskiej telewizji serialu Dom. Był to serial, który opowiadał historię Polski i Polaków, którzy tuż po II wojnie światowej budowali swoje życie w powojennej Warszawie. Tomek Borkowy przeniósł swoje życie do Anglii, następnie do Szkocji na początku lat 80. Dzisiaj on analogicznie opowiada o budowaniu swojego nowego życia i nowego domu w Szkocji. Ja przez te moje ostatnie 25 lat mieszkania w Szkocji zrozumiałem, że Polacy i Szkoci są bardzo podobni do siebie. Jeśli my się nie lubimy, no to nie lubimy się bardzo. Jeśli my się naprawdę lubimy, to jest na życie. Szkoci przyjęli mnie absolutnie z otwartymi ramionami. To może dlatego, że w historii między Polską a Szkocją były nieprawdopodobne kontakty. Od XIII wieku Szkoci przyjeżdżali do Polski. A w tej chwili Szkoci postrzegają nas, Polaków tutaj, jako ludzi, z którymi można się dogadać i którzy są znakomitymi pracownikami. I to na każdym poziomie. Od robotników do, mam nadzieję, w tej chwili będziemy mieli prawdopodobnie pierwszego polskiego parlamentarzystę w parlamencie szkockim. W związku z tym my jesteśmy dobrze postrzegani tutaj i mam nadzieję, że to dalej będzie trwało i Polacy, którzy się tutaj na stałe osiedlają, ja mówię o sobie jako, ja jestem polskim Szkotem. I mam nadzieję, że ci ludzie, którzy tutaj osiedlą się, ci Polacy, którzy się tutaj osiedlą, będą też o sobie mówili. My jesteśmy Polakami, ale równocześnie jesteśmy również Szkotami, bo ten kraj jednak dał nam bardzo dużo. Dał mnie kolosalną ilość. Mam wspaniałą żonę, mam bardzo dobry zawód, prowadzę bardzo dobrą firmę, która jest firmą szkocką, ale jednak postrzegają mnie jako Polaka. Niezależność Szkocji jest dosyć bliska mnie. Bliska mi dlatego, że no ja jestem Polakiem. Jestem Polakiem i cała nasza historia to jest walka o naszą niepodległość. Mój dziadek walczył o niepodległość Śląska dla Polski. Mój ojciec był w NSZ-cie i w AK. I te wszystkie lata w Polsce doprowadziły do tego, że kiedy ja się zorientowałem, że Szkocka Partia Narodowa to jest partia, która stara się o uzyskanie niepodległości Szkocji, ja postanowiłem, że ja będę za tą partią, chociaż ja nie jestem członkiem żadnej partii i już nigdy nie będę. Nazywam się Tomasz Borkowy i może niektórzy z Państwa pamiętają mnie jako Andrzeja Talara z serialu Dom. Jestem aktorem, reżyserem i producentem mieszkającym w Szkocji. Ja nie jestem politykiem, ani nie należę do żadnej partii. Ale mówię dzisiaj do Państwa, bo głęboko wierzę, że niezależność Szkocji leży w interesie Polaków tu mieszkających. Ja mieszkam na Wyspach Brytyjskich od 32 lat, a ze Szkocją związany jestem od 25 lat, bo po wielu latach w Anglii znalazłem w Szkocji swoje prawdziwe miejsce, swój nowy, prawdziwy dom. No tak jak pewnie wielu z Państwa znalazło w Szkocji swój nowy, prawdziwy dom. Edynburg jest bardzo podobnym miastem do Krakowa. Ja przyjechałem tutaj pierwszy raz w 1973 roku na festiwal i od razu uderzyło mnie to podobieństwo do Krakowa, do tego
do tej atmosfery, atmosfery historycznej, zamku na górze. Polacy, którzy przyjechali tutaj z myślą o tym, żeby się tu osiedlić, z myślą o tym, żeby znaleźć swoje miejsce, bardzo wielu z nich zwyciężyło. Zwyciężyło swoje nowe życie tutaj. Znalazło swoje nowe życie tutaj. Bardzo wielu z nich, bardzo kilku młodych ludzi spotkałem, którzy przyjechali z Polski i mówili, że oni w Polsce nie mają czego szukać. Że nie są w stanie się znaleźć w tamtym świecie, w tamtej polityce. I zaczęli szukać tutaj. Zaczęli znajdować swoje miejsce. Zaczęli uczyć się bardzo dobrego angielskiego. Bardzo wielu z nich poszło do szkół i na uniwersytety. I bardzo wielu z nich znalazło się w tym kraju na dosyć wysokim poziomie jako członkowie tego społeczeństwa, tej społeczności. Jak bardzo aktywna jest polska społeczność, która żyje poza granicami ojczyzny i jak ważne jest to, aby pokazywać jej wartości, opowie nam Kinga Ewa Pilch, wydawca Pangea Magazine. Pangea Magazine powstał 2 lata temu. Była to bardzo spontaniczna inicjatywa, która wynikała z potrzeby prezentacji działalności, aktywności Polaków, tego, co robią na świecie. Dlatego też pomyślałam, że nie ma wydawnictwa, które w sposób elegancki, luksusowy prezentowałoby naszych rodaków, ich osiągnięcia, ich dokonania. W związku z tym, że mieszkam w Edynburgu, miejscem narodzenia magazynu jest właśnie Szkocja. Szkocja jest przepięknym krajem. Myślę, że Polacy mieszkający tutaj mamy niesamowite połączenia właśnie ze Szkotami, z kulturą, nie tylko obecnie, ale również na przestrzeni całych dziejów. I właśnie moimi pierwszymi krokami, jakie były związane z magazynem, to właśnie była ziemia szkocka. To właśnie tutaj zaczęliśmy pisać o wydarzeniach, o ludziach, o tym, co się tutaj dzieje. W ubiegłym roku w sierpniu na Fringe Festiwalu w Edynburgu wystawiana była sztuka Wojtek the Happy Warrior, która została wyprodukowana przez małżeństwo Kitty Meyers i Glena Tillina. Małżeństwo, które pochodzi z Londynu. Ja byłam zaskoczona, oglądając to przedstawienie, które zresztą było produkowane, które było wystawiane w teatrze prowadzonym przez pana Tomka Borkowego. Byłam zaskoczona niesamowitą jakością produkcji, fantastyczną fabułą, opowieściami pokazującymi polską historię, jak również niesamowitą historię właśnie misia Wojtka oraz żołnierzy armii generała Andersa. To wszystko zbiegło się właśnie z odsłonięciem pomnika misia Wojtka w Edynburgu, który na budowę którego fundusze były zbierane przez wiele lat przez Wojtek Memorial Trust, gdzie właśnie Polacy i też inne osoby z całego świata organizowały różnego rodzaju inicjatywy, przedsięwzięcia, aby właśnie zgromadzić pieniądze, żeby była możliwość postawienia tego pomnika. Wreszcie się udało w listopadzie. And to all the American soldiers staying on the Polish soil. It is the granite for me is particularly because I am. Well, I think it's a historic day. As you say, it's momentous, and because it gives us the opportunity to highlight both the contribution of the Polish Armed Forces during the Second World War, but also the relationship that Scotland has with Poland to this day. Before I go any further,
thank you very much for this gift on behalf of the people of the city. This is a fantastic gift. I always say that there's like three cultures. There's Polish culture, there's Scottish culture, and then there's Polish-Scottish culture, which is how Polish culture has evolved in Scotland. And, you know, I grew up with it, and it permeates all parts of Scotland. It's not always well known, but it's there. You know, there's a museum in the Western General Hospital for Polish pilots who fought the Second World War. If you look, this cultural heritage is all around us. It is quite right that it is here displayed in our beautiful Princess Street Gardens. It is the perfect location for this memorial. Received very well in Poland. We already have a monument to Wojtek in Poland, but this one in Edinburgh will be very special. And I think whenever we have a delegation in future visiting Scotland, and let me remind you that the President of the Republic of Poland visited Scotland in 2006, from what I remember. It was very significant. Anyone will be happy to see the monument. And everyone knows about this in Poland. Now with the social media and the television and the internet, everyone could see the pictures and the whole story, how the monument was created here, who designed it, how we raised so much money for this, etc. So it has resonated very well in Poland, and it is very well known in Poland, and that is why we are very grateful to the Scottish authorities for letting us have it in such a fantastic location. Wspomniałam o tym mojemu przyjacielowi, wspaniałemu kompozytorowi Emilianowi Waluchowskiemu, i padliśmy na pomysł, że zróbmy coś jeszcze. Pomnik jest wspaniałą inicjatywą. Pomniki powstały, nie tylko powstał pomnik misia Wojtka w Edynburgu, ale również w innych miejscach. I w Polsce jest, w Krakowie i we Włoszech. Więc wpadliśmy na pomysł, że zróbmy coś więcej. Pokażmy od innej jakby strony misia Wojtka. I am Private Wojtek of the 2nd Polish Army Corps, 22nd Company, 3522 Artillery Supply. I Emilian właśnie napisał wspaniałą muzykę, bardzo taką żywą, wesołą. I'll stand up strong, although rain may fall, laughing to the wind. And I'll stand that tall, I'll remember you, I'll remember you, my friend. Na początku oczywiście testowaliśmy na dzieciach, bo głównie chcieliśmy skierować ten utwór do najmłodszego pokolenia, dlatego że ono jest dla nas bardzo ważne. Pokolenie, które przeżyło wojnę, już powoli odchodzi. Młodych ludzi jest ciężko w chwili obecnej zainteresować czymś naprawdę fajnym, więc jakby muzyka jest takim elementem, który zawsze łączy, który zawsze dociera głęboko do człowieka. Oczywiście zaangażowaliśmy też w tą produkcję aktorów z przedstawienia teatralnego, Kitty, Glena oraz inne osoby. Nagraliśmy klip, nagraliśmy właśnie, zaprosiliśmy do współpracy brytyjskiego piosenkarza i aktora Aleksandra Ellisa, który zaśpiewał, wykonał właśnie utwór o Wojtku. I tak właśnie powstała produkcja, która jest produkcją uniwersalną. Do współpracy przy piosence zaprosiliśmy angielskiego aktora i piosenkarza Aleksandra Ellisa, który wykonał tę piosenkę w języku angielskim.
A dlaczego zrobiliśmy ją właśnie w tym języku? Ponieważ jest to język uniwersalny. Wszyscy ludzie prawie na świecie, większość ludzi zna ten język. Dlatego też chcieliśmy, aby jak najwięcej ludzi dowiedziało się o historii Polski, o historii armii generała Andersa. Teraz zabieramy Was w podróż na kraniec Szkocji. Dosłownie kraniec, bo łyk, w którym czeka na nas Maciek Winiarczyk, jest jednym z najbardziej na północ położonych miejsc Szkocji. Jak patrząc w niebo można znaleźć i wykreować niesamowitą pasję? Jak ta pasja może inspirować i zachwycać miliony ludzi? O tym już za chwilę usłyszymy od Maćka, którego utalentowane prace kupuje BBC i amerykańskie koncerny filmowe. Zacząłem robić te timelapsy w czasie obserwacji zorzy, dlatego że zorza jest bardzo dynamicznym i interesującym zjawiskiem, ale robiąc zdjęcia cały czas człowiek nie może się skupić na obserwacji, tylko chodzi z tym aparatem z miejsca na miejsce, próbując złapać najlepsze zdjęcie, a nigdy nie wiadomo, kiedy to zdjęcie najlepsze będzie, bo zorza jest bardzo dynamiczna. Na samym początku pomyślałem sobie tak, że ustawię sobie aparat, będzie sobie robił zdjęcie za zdjęciem, a potem ja na końcu sobie wybiorę najlepsze zdjęcie, a ja nie będę tracił czasu, po prostu będę podziwiał widok. Bardzo dużo oglądalność, zwłaszcza dwa moje krótkie filmy. Jeden z nich ma ponad 2 miliony w chwili obecnej, inny ma około 500 000. Które dokumentują zjawisko zorzy głównie. Drugi film dokumentuje zjawisko tak zwanych obłoków srebrzystych, Noctilus and Clouds, które również stąd, z północnej Szkocji, można obejrzeć. I to drugie wideo było wyróżnione przez NASA jako Astronomy Picture of the Day jakiś czas temu. I tak właściwie od tego filmu zaczęło się, jak gdyby wiadomość o mnie wypłynęła szerzej, o mojej pracy, może nie o mnie, o mojej pasji. Ja zawsze będę Polakiem, urodziłem się w Polsce i będę Polakiem, ale tutaj jak gdyby dobrze wtopiłem się na początku, gdy tutaj przybyłem, to człowiek zawsze się w nowym miejscu czuje, że jest gościem jak gdyby. Teraz czuję się tutaj bardziej, że jestem w domu. Ludzie lokalni mówią, że teraz nie jestem ani Polakiem, ani Szkotem, teraz jestem Wicker, czyli po prostu rozumiem to, że zaakceptowali mnie jako część swojej społeczności tutaj, z tego względu, że bardzo wiele osób zna mnie tutaj ze względu na moją fotografię. Nie potrafią wymówić mojego nazwiska, ale zawsze referują do mnie this Polish Aurora guy. Jest dla nich bardzo trudno wypowiedzieć moje imię i nazwisko. I ze względu na moje imię Maciej, jak mówię, jak się pytają, jakie jest twoje imię, mówię, że Maciek. Jest bardzo podobne, bardzo blisko do ich słowa magic. To, co kojarzą pierwsze, bo ze względu, że jest takie słowo w angielskim i wiele osób jak gdyby połączyło to i ze względu na moją fotografię, they call me, nazywają mnie Magic Maciek, albo po prostu Magic. I first met Maciek in 2012 and it was through a camera club. And he invited me out to do some night shooting, and I just was very, very patient, a gentleman in fact. And it's just taught me to where I am to do my photography. So we've been friends ever since, really good friends, and because Magic's quiet and I'm noisy, we get on really good.
osiedlenie się w Szkocji jak gdyby poszerzyło moje horyzonty. Praca zawodowa nie musiała pochłaniać tak dużej części mojego czasu jak w Polsce, więc miałem więcej czasu na własne rozwijanie własnych pozazawodowych zainteresowań i hobby. Jak gdyby to stworzyło, to było jak gdyby drogą do tego, co robię teraz. Ja jestem zadowolony, że tutaj przyjechałem. Na początku musiałem się przyzwyczaić do innego klimatu, ale teraz jestem tutaj, czuję się jak w domu, gdy pojadę do cieplejszych rejonów świata. Jest mi po prostu za gorąco. Teraz Maciek Wiczyński opowie nam swoją historię. Opowie o tym, jak zamienił Wielkopolskę na szkockie Fife. Opowie nam o swojej emigracyjnej drodze, którą przebył od szkockiej prowincji do jej stolicy. Jest pierwszym Polakiem w historii, który kandyduje do szkockiego parlamentu. Jako nowa generacja polskiej emigracji w Szkocji, Maciej aktywnie uczestniczy w życiu społecznym i politycznym. Moje pierwsze wrażenia były pozytywne. Co prawda pracowałem na prowincji, na szkockich wyspach i zaczynałem tak naprawdę od zera. Zdawałem sobie sprawę, że swoje dyplomy uniwersyteckie i kwalifikacje zdobyte w Polsce, jak również doświadczenie, no muszę niestety schować do szuflady. Zaczynałem od zera, ale budowałem swoją pozycję. Chciałem poznać bliżej społeczeństwo szkockie, to w jaki sposób funkcjonuje. Z tego względu szukałem również nowych miejsc, gdzie mogę podjąć pracę i wejść w konwersację z ludźmi. Z tego też względu tylko w pierwszym roku pobytu w Szkocji zmieniałem pracę i miejsce zamieszkania aż 8 razy. Był to absolutny szok językowy, kiedy usłyszałem po raz pierwszy na żywo Szkota, kierowcy taksówki w Glasgow, którego po prostu nie rozumiałem. Cały czas wydawało mi się, że znam ten język, a mimo wszystko przeraziłem się i zacząłem się zastanawiać, czy dobrze zrozumiałem, że przyjechałem do Szkocji. Niemniej jednak już po kilku dniach przyzwyczaiłem się do tego akcentu i kocham ten akcent i nie wyobrażam sobie żyć w zupełnie innej części Zjednoczonego Królestwa, nie słysząc na co dzień tradycyjnego szkockiego akcentu. Zawsze interesowałem się polityką, to jest moja pasja. Traktuję ją jako narzędzie wpływu na rzeczywistość, kreowanie tej rzeczywistości i pomaganie innym. Po przyjeździe do Szkocji również śledziłem wydarzenia polityczne, aż w 2010 roku zdałem sobie sprawę, że coś się zmieniło, coś pękło w Wielkiej Brytanii. Nagle zaobserwowałem na szeroką skalę antagonizowanie obywateli Unii Europejskiej, którzy tutaj ciężko pracują. Wszystkie partie polityczne prześcigały się w tym, jak tutaj dokręcić śrubę obywatelom krajów Unii Europejskiej, zwłaszcza z Europy Środkowo-Wschodniej, za wyjątkiem jednej, Szkockiej Partii Narodowej, która w tym czasie rządziła i nadal rządzi w Szkocji. Zdałem sobie bardzo szybko sprawę, że są to ludzie, dla których nie ma znaczenia, gdzie się urodziłeś, jakim akcentem mówisz, jakie nazwisko posiadasz, czy jaki paszport masz w kieszeni. Takim bezpośrednim katalizatorem była właśnie kampania niepodległościowa,
założyłem ruch Polaków na rzecz niepodległej Szkocji, mój głos był wyraźnie słyszalny, dlatego że wówczas debatowaliśmy na temat przyszłości Szkocji, a więc również przyszłości Polaków, którzy w tej Szkocji żyją, mieszkają, pracują i studiują. Ten głos był słyszalny. Nie było również w debacie publicznej podziału na Szkotów i emigrantów, tylko stanowiliśmy jedną wielką całość. Jestem pierwszym w historii Polakiem, który startuje w wyborach parlamentarnych w Szkocji, w regionie Mid Scotland and Fife, z listy regionalnej Szkockiej Partii Narodowej. Partii, która już od 9 lat rządzi w Szkocji i nieustannie cieszy się rosnącą popularnością, ze względu na to, że realizuje swoje postulaty i jest blisko zwykłych, zwyczajnych ludzi. Good morning. Maciej is a key member of the team that we have here in this constituency, Cowdenbeath constituency, in the Scottish Parliament elections. And we're all working together with the aim, hopefully, of getting me elected. And Maciej is a key member of that team, and he has been very involved in going out and speaking to people and helping with a number of tasks. And of course, Maciej himself is a candidate for the SNP on the regional list for Mid Scotland and Fife, and he's been working very hard across the whole of Mid Scotland and Fife. And also working with SNP HQ in terms of his obvious connection with the Polish community that we are proud to have in all parts of Scotland to see what we can do to persuade our Polish citizens here to consider voting for my party, the SNP. Well, when I was in Poland, it was the summer of 1982, and it was during martial law. In the 4 weeks that I had the privilege of being at the Jagiellonian University, we had, as part of our course, a basic introduction to the Polish language, and I have to confess that I have forgotten many of the words, but one that will always stick with me because it was used a lot was dziękuję. Jestem Polakiem. Zawsze byłem Polakiem i nim będę. Mam polskie nazwisko, mówię polskim akcentem. Co prawda niektórzy twierdzą, że wyglądam bardziej jak Hiszpan lub Włoch, aczkolwiek to nie ma znaczenia. Ale pochodzę z Wielkopolski i mówią o nas Szkoci na emigracji. Tak też, więc przyjechałem do domu, można by było powiedzieć. A tak serio mówiąc, Szkocja jest moim domem. Tutaj pobrałem się. Tutaj urodziły się moje dzieci, tutaj moje dzieci chodzą do szkoły i tutaj planuję swoją dalszą przyszłość. Dlatego aktywnie włączam się w życie tego kraju. Polacy w Szkocji są pełnymi dynamizmu, zapału i pasji do Szkocji osobami, które są kreatywne, które są nieprzeciętnie uzdolnione, jak również które cechują się wysoką etyką pracy.